Siemanko, z tej strony Mit i w dzisiejszym odcinku My Summer Car chciałem wam zaprezentować mój skin. Włączmy sobie muzyczkę. Tak się prezentuje Satsuma z nowymi skinami. I dodałem jeszcze zdjęcie plakatów. Nowe. Przerobiłem sobie. Wrzucę to wszystko oczywiście na grupę Kumple Mita. Jak ktoś chce mieć nowy skin do Satsumy i nowe zdjęcie, to sobie każdy będzie mógł wgrać. Jak nie będziecie umieć tego zrobić, no to ja wam zrobię tutorial. O, tak się prezentuje pierwszy plakat, oczywiście z moimi social media. Tu mamy Keep Calm and Play My Summer Car. No i tutaj moje logo. Tutaj dwa piwerka obaliłem, to muszę je zabrać ze sobą. Bo musiałem jakoś przewinąć, żeby mi gościu szybko wrócił z mechanika. O, tak się prezentuje na żywo fura. Ale chyba ja nie usunąłem pliku meshev. No, muszę to usunąć. Muszę zrobić to, żeby to nie było pognieciane. Ale generalnie to patrzcie, tak się prezentuje od boku. Tak się prezentuje z tyłu. Ja planuję jeszcze je dorobić trochę, parę rzeczy. Na przykład, nie wiem, te nadkola może zrobię w jakimś ładnym też stickerze. Tutaj oczywiście Snapchat, kto nie ma, ten to zapraszam. No i z przodu, no zajebiście ta maska w sticker bombie tak wygląda, nie? I na górze oczywiście Mit 111, subskrypcja, nie? Zapraszam, to będzie moja miniaturka, ja tak sądzę. O, dam sobie print screen. No i generalnie to tyle. Żeby wrzucić ten, że tak powiem, żeby wgrać taki mod, to trzeba pojechać do mechaniki. Trzeba zrobić najpierw w ogóle. Trzeba zrobić plik w tym. Zrobić sobie to zdjęcie w. Te zdjęcie trzeba zrobić sobie. Czy tam zmodyfikować tego skina trzeba. W Gimpie albo w innym Photoshopie. Czekajcie. Łe. Jeden. Tym się zdjęcie robi, dobra. Jak się wychodzi z tego? F naciska. Dobra, czekajcie. Zrobię jeszcze dodatkowo. A bo w sumie te koła mogę zamontować, ale dobra, fakać to. Zawieszenie. Aha, tu nie mogę w tym zawieszeniu, nie mogę. Dobra, to nic, trudno. Chciałem zrobić takie ładne zdjęcie, że ono będzie takie, wiecie, takie obniżone. W ogóle to, patrzcie, wymontowałem klatkę, żeby nie przeszkadzała. O, to też wyrzuciłbym, to świecące dziadostwo, bo to takie brzydkie. Schowek już działa. To już też dostałem info. O, zabieraj mi to stąd, bo to jest obrzydliwe. Wezmę to, wypieprzę, bo to jest w sumie gówno straszne. Szpeca to auto od środka. Parę osób pytało, czy save'a dam, oczywiście. Mam plan zrobić tak, że wywalić ten fotel, żeby były pasy, o te pasy. Też pytali ludzie o to. Żeby te pasy były, zapiąć tutaj, to trzeba wywalić to krzesło, ten fotel i zamienić ten na ten stary fotel, który ja mam gdzieś tu. O. O. To jest chyba driver seat, ta. To daj mi go. Trzeba to zamontować. Tu. I będą wtedy pasy działać. A wracając do rzeczy, co ja planuję? Planuję zrobić... zamianę tej Satsumy na jakąś BM-kę albo... Albo jakąś ładę, najlepiej jakby był z napędem na tył, żeby no to sobie ustawię potem. No i żeby jeszcze najlepiej jakby było kombi, to ja widziałem na grupie tej, znaczy na grupie na tej stronie internetowej My Summer Car Brazil. To zrobię z tego jakiś odcineczek na pewno. To byłoby na tyle w takim razie, to ja wam pokażę, jak chcecie, w następnym odcinku, jak wgrać te
i jak zrobić w ogóle taki skin. A póki co to żegnam się z wami, trzymajcie się, wbijajcie na grupę, wszystko jest na samochodzie napisane, jak to zresztą było widać. Ale dla tych, co na przykład nie oglądają tego, tylko nie wiem, albo w sumie to bez sensu. Jak można nie oglądać tego? To moje kanały, moje odcinki to są świętości. Więc wbijajcie na grupę Kumple Mita, zasubskrybujcie kanał i dajcie łapeczkę w górę i trzymajcie się, elo.